Ty kurwa, ale byśmy się w ogóle nie przygotowali do gadania o BMC. Ty masz jakąś koszulkę? W ogóle jak my siedzimy? Wiesz, że tu kurczę, tu trzeba porządek zrobić. W BMC tak się siedzi. W sumie tak. Dawaj maszynkę, golę się na łyso. Siema. Zaraz, chwila. O, nie będę robił z siebie debila. Siema. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam ostatnie prawdziwe BMW. No tak, właśnie ostatnio było auto... tanie i dobre. Teraz mamy auto dobre, troszeczkę droższe, wyższej klasy. No i generalnie postaramy wam się pokazać, dlaczego uważamy, że BMW E39 jest najlepszym BMW, prawdopodobnie najlepszym BMW w historii. I dlaczego pewnie już takiego nie będzie, drugiego. I uprzedzam, jakby ktoś już chciał hejtować, że a fani BMW podniecają się swoim 20-letnim złomem. To od razu mówię, że nie lubię marki BMW generalnie. Uważam, że jest strasznie przereklamowana, że dużo stereotypów, które powstało, jest niestety prawdziwych. No generalnie to auto ma pecha do właścicieli. Raczej jest to taka ciężka grupa odbiorców zazwyczaj. Zwłaszcza jak jest to BMW typu SUV, to już jest generalnie grubo. Dużo ludzi ma takie skojarzenie, jak widzi BMW na drodze, że no, mogą być problemy, bo może jechać tym ktoś nie do końca zrównoważony i z tym dużo niestety prawdy. Oczywiście to nie ma co wszystkich wrzucać do jednego worka, ale jest duża grupa takich klientów, takich użytkowników tych samochodów, którzy po prostu psują tą renomę. No i tak już jest i to niestety jest dużo w tym prawdy. No a co do samego auta, no to tak naprawdę takich wybitnych modeli BMW to nie wiem, no na palcach jednej ręki, no może dwóch rąk bym zliczył. Mm-hmm. Ale dużo jest tak naprawdę mocno przereklamowanych, zwłaszcza te nowe. No ale nie rozłudźmy się już może nad całą marką, tylko przejdźmy do tego egzemplarza. No mm-hmm. to, Krzysiek, no to... twoje auto, opowiadaj. Tak, moje auto. Co, jak, dlaczego? I bardzo to auto lubię, ale może na początek taki jeszcze kawałek historii. E39 pojawiło się w 1995 roku i zastąpiło model E34, który na początku był średni, potem zgnił, a teraz miłośnicy nazywają go gruzem. Klasykiem, przepraszam. Tak. A to chyba to samo. No. Ale nie wiem, ciężko zrozumieć miłośników niektórych. Ale no nie, E34 może nie było wcale takie złe tam w porównaniu z konkurencją jakoś, no nie. Chociaż no akurat z W124, no wszystko było lepsze od W124, ale dobra, nieistotne. E39 było tak naprawdę pod każdym możliwym względem lepsze od E34. Było lepiej zaprojektowane i to pod względem zarówno stylistycznym, no tutaj akurat kwestia gustu, no nie, ale ergonomicznym. Było super fajnie wyposażone jak na swoje lata. Było lepiej zabezpieczone antykorozyjnie, miało naprawdę fajne silniki, poza tym jakimś TDS-em nieszczęsnym, to naprawdę większość gamy jest bardzo fajna. Tutaj mamy co? Tutaj mamy dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni i automatyczną skrzynię biegów, i dlatego prawdopodobnie to auto się utrzymało w takim stanie, bo nie dorwał go żaden miłośnik, tak, i go nie upalał. No jest, jak na BMW jest dosyć powolne, ale ja uwielbiam tym autkiem jeździć, bardzo mi się miło z tym autem współpracuje, wszystko jest pod ręką, zresztą no właśnie, jeśli wsiadasz z jakiegokolwiek samochodu, nie wiem, jeździsz Skodą, jeździsz Oplem, czymkolwiek, wsiadasz do BMW, oczywiście takiej, to intuicyjnie wszystko jest pod ręką. No nie musisz się zastanawiać co, jak, gdzie zmieniać kierunek nawiewu w przeciwieństwie do E60 na przykład już. Tak, to jest właśnie ciekawe. No. Pamiętam swoje pierwsze jakieś takie styczności z BMW E39 i tu akurat mamy zwykłą klimę, ale tam był klimatronik, była taka akurat bardziej dopasiona wersja i właśnie urzekło mi w tym samochodzie to, że wsiadłem i generalnie jakby ktoś to auto projektował pode mnie, w sensie wszystko wiedziałem gdzie jest, do czego służy, mimo że to auto naprawdę było super wyposażone, bardzo fajne. Natomiast w BMW 60 ten system iDrive, to nawet właściciele po jakimś czasie użytkowania dalej go nie bardzo ogarniają. Później ten system rzekomo poprawili, no miałem okazję ostatnio w jakimś nowym, to było BMW 1, nie pamiętam z jakim silnikiem, ale takie nowe. Wsiadłem, miałem okazję się pobawić tym nowym systemem iDrive, no faktycznie jest bardzo poprawiony. Mniej więcej tak jakbyście psią kupę zamiast sprzątnąć schodnika to psikali dezodorantem, to takie typu poprawienie. No ale jakby mniejsze o to. Natomiast W39 naprawdę inżynierowie przyłożyli się, wszystko tu jest mega intuicyjne. Jest naprawdę ergonomia na najwyższym poziomie.
ciężko takie auta już dzisiaj naprawdę. I do tego to wszystko jest zrobione z super przyjemnych materiałów. No pokażcie mi dzisiaj auto, w którym tunel środkowy jest mięciutki, przyjemny, no wszystkie kieszenie. No praktycznie każdy plastik, którego się dotkniemy, jest miły w dotyku. No w dzisiejszych tak. autach tego no po prostu nie ma. Wnętrze jest właśnie wykonane z przyjemnych materiałów. To po pierwsze. Po drugie, dalej ono wygląda świeżo. Zwłaszcza tymi wstawkami. Tu mamy akurat wstawki drewniane, były też lakierowane na czarno, black piano i były takie, no było tych kolorów, tam trochę były też takie grafitowe, te wstawki ładne, dużo było. Wszystko to wygląda dalej świeżo, mimo że to auto ma, ten egzemplarz ma akurat 20 lat, bo jest z 2000 roku. To jest auto z 2000 roku. Czyli jest roku. Jeszcze przed liftem. Jest przed liftem i ma przejechane 344 tysiące i zobaczcie jak to wygląda. Nic tu nie trzeszczy. Wszystko, wiesz, nic nie odpada, nic nie wygląda, nie niosi jakichś specjalnych śladów zużycia. Nawet, wiesz, jakieś tutaj typu mieszki czy coś. No dobra, tutaj skóra na kierownicy troszkę szef zaczyna puszczać. No takie, wiesz, ale to naprawdę, umówmy się, no jeśli chodzi o jakość materiałów, chociażby właśnie w porównaniu z Jaguarem, który był z tego samego roku, miał mniejszy przebieg, no to jest przepaść. O przestrzeni w środku też można troszeczkę powiedzieć, bo tutaj właśnie jest wygodniej, jest dużo więcej miejsca niż w Jaguarze. Pewnie, z tyłu się bardzo przyjemnie tutaj siedzi. Tak. Nie brakuje miejsca ani na nogi, ani nad głową. No, w Jaguarze niestety brakuje, no ale to coś za coś właśnie. Tak, no o tym już mówiliśmy. O tym gadaliśmy. No ciężko się tu do czegoś w tym wnętrzu przyczepić. Po upływie lat dalej to wygląda super. Odczucia się takie przyjemne, jak się wsiada do tego samochodu. Naprawdę nie czuć, że to auto ma tyle lat. To jest bardzo, bardzo fajne. Tylko tak, tutaj mamy taką dość ubogą wersję, czyli mamy materiałowe fotele. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, zwykłą klimatyzację, nie mamy przycisków w kierownicy i tak dalej. Natomiast te samochody potrafiły być naprawdę super wyposażone. Potrafiły. Więc tutaj też jest wybór ogromny. Tych wersji to było tyle, że to. Tak, to można było zamówić naprawdę mnóstwo ten. Jest jeszcze indywidualne. Dokładnie. Co, pod maską tutaj mamy tą dwulitrówkę 150-konną. No może szału nie ma, a ten automat też tak przyjemnie rozleniwia to kierowcę. Tak, nie chce się tym autem zapieczać. To nie jest takie auto do upalania. Właśnie może dlatego ono uchowało się w takim stanie. Nie zaliczyło jak paru drzew bokiem, ale nic takiego jak niektóre egzemplarze. Ale bokiem też pójdzie. Ale pójdzie jak trzeba pewnie. Jak ktoś potrafi, to czemu nie? No i co? Później były... Właściwie, kurczę, jakbym miał wymienić jakieś złe silniki, no to ten 525 TDS, którym też ludzie potrafią jeździć i go jakoś ogarnąć, ma tam te swoje wady. I tak na tle niektórych współczesnych silników BMW to był udany motor, bo to się dzieje teraz, to jest jakaś masakra. No to jest paranoja. Natomiast co, 5.2.3, tam był 2,5 litrowy, chyba tak. 170 koni, z głowy mówię, nie goglowałem, także... No, 5.2.8. 5.2.8, no to fantastyczny silnik, 193 konie, rzędowa szóstka. No naprawdę, większość tych silników było spoko. Też wiadomo, im większy, tym droższy teraz na rynku wtórnym. O tych cenach też trzeba sobie powiedzieć, bo są trochę chore, nie? Czasami. Powiedz, ile dałeś za swój samochód. Właśnie, jak go zobaczycie na zdjęciach, no to zobaczycie, w jakim jest stanie, ale powiedz. Jak... No, to auto kosztowało, uwaga, 6000 zł. Z gazem. Tak, z gazem. BMW z gazem za 6 koła. Nie było tylko tych felg tutaj, patrząc z zewnątrz, no to felgi są założone właśnie z E60. Tak, to jedyne, do czego się nadaje E60, to żeby z niego zdjąć felgi do E39, tylko trzeba roztoczyć otwór trujący, bo tam jest milimetr różnicy bodajże. Mm-hmm. No tutaj masz to 74,1, nie? Tamte mają ile? 70? Nie pamiętam wymiaru, ale pamiętam, że jakoś liznąć trzeba na to. No liznąć trzeba to roztoczyć, no, mniejsza o to. Co jeszcze, są zmienione klosze przednich reflektorów, bo tak, można je zmienić, one, te klosze tutaj blakną, płowieją, brzydkie się robią, ale można je kupić tanio i są ładne. I zmienia to od razu auto, a tak to jest praktycznie w oryginale, lakier jest chyba wszędzie oryginalny. Tak, lakier ma tam jakieś drobne wypryski, o tym co tam Krzysiek powie, zaraz pokażesz. Mhm. Natomiast co, no jakieś tak większych problemów taki z korozją nie miało, no ranty drzwi. Troszeczkę progi potrafiło brać. No zwłaszcza końcówki. No, no i tylny pas. Mhm. I tylny pas, bo tam są takie dwa otwory technologiczne, nie wiadomo po co. Mają zaślepki gumowe, pod tymi zaślepkami woda stoi, potem ta rdza wyłazi do góry. Natomiast nie jest to też jakoś tak mega. No wiadomo, zdarzają się bardzo zgnite egzemplarze 39, no, ale to są samochody zazwyczaj z ciężką przeszłością, bardzo wyeksploatowane. Takie normalne, nie mają jakichś poważnych problemów z korozją. Tak jak mówię, co się tam zdarza, pokażemy to. Natomiast nie jest to jakoś bardzo uciążliwe.
Ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze, że w jakąkolwiek trasę tym autem nie pojadę, to wysiadam zawsze wypoczęty. Czy to jest 500, 1000 czy więcej kilometrów. Lajtowo. Człowiek się w tym nie męczy. Naprawdę, to prawda, jest, wygodny, jest, samochód wygodny jest wygodny. Aha, odnośnie tych cen, no to niestety jest taka grupa fanatyków. Tak jak mówiłem wcześniej, no są dość ciężcy. Natomiast utarło się w nich, wśród nich takie przekonanie, że żeby kupić ładną BMW, to trzeba wydać na nią kupę pieniędzy, no najlepiej wiesz, 20 tysięcy albo coś takiego na jakieś 39. To jest oczywiście bzdurą. Zazwyczaj jeszcze najśmieszniejsze jest to, że zazwyczaj te egzemplarze, które oni kupują, wcale nie są jakieś piękne. Często się to zdarza, że to są po prostu parchy, za które dali dużo pieniędzy, żeby się lepiej poczuć. No i widziałem takie sytuacje, że na jakichś grupach miłośników BMW ktoś potrafił być normalnie zhejtowany za to, że chciał kupić BMW za właśnie jakieś 6 tysięcy czy coś takiego, to jest chore. Tak, a tam go wzięli. Także ludzie, opanujcie się, no naprawdę, umówmy się, to auto jest naprawdę fajne i dobre, ale no tylko 20-letni popularny samochód, bez przesady. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, no jeśli ktoś by chciał jakąś wersję lepszą, czyli jakieś tam 540 była chyba, tak, no nie? Tak, czy 5, 540. Czy M-kę, no to już nie mówię, no bo to są samochody, które już przedstawiają jakąś wartość powoli kolekcjonerską dla niektórych, niedługo, chociaż to też troszeczkę przesada, ale są na pewno ciekawsze, rzadsze i one będą droższe. Natomiast jeśli mówimy o takim zwykłym 520, 523 czy nawet 528, no to już mówmy się, można troszeczkę więcej dać za 528 niż 520, no bo wiadomo, jest fajniejsze, ale no w granicach rozsądku, no bądźmy poważni po prostu. No i co jeszcze? Co chciałem jeszcze powiedzieć, bo ci przerwałem. Czekaj, ja nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Aha, no może jeszcze porównajmy, bo Krzysiek miałeś też E38. A, tak, no miałem E38. I nie wiem jak według ciebie, ale według mnie no to wcale nie ma jakiejś takiej wielkiej przepaści między tymi samochodami. A nawet bym stwierdził, że E39 jest, mimo że mniejsze, ale jest bardziej dopracowane w pewnych elementach. No mnie szczerze mówiąc się chyba przyjemniej jednak E39 jeździ. I wydaje mi się, że mniej rdzewieje. Mniej rdzewieje, ale jest tańsze w utrzymaniu. Tak. I jest cichsze. Po prostu jest cichsze od tamtego. No i nie ma jakichś takich rozwiązań, na przykład jak układ kierowniczy oparty na drążku środkowym, jak w Żuku albo w Polonezie, co w E38 niestety jeszcze gdzieś się uchowało, to trochę śmieszne. No takie właśnie bardziej dopracowane mi się wydaje, takie w sam raz, nie? Bo trójka znowu E46. No, już jest gorsza i ma swoje większe tam moim zdaniem wady. Natomiast E39 jest takie w sam raz, no nie? Takie z tych roczników najbardziej udany. No, najfajniejsze, najbardziej dopracowane, chyba najprzyjemniejsze do jeżdżenia. Aczkolwiek nie ujmujemy nic E38, bo też jest fajne. Tak, no tylko, że tak mówię, takie luźne porównanie, no nie? No bo E38 jest, było dużo droższe, jest dalej bardziej wymagającym autem. Jeśli chodzi o eksploatację, no po prostu jest droższe w utrzymaniu, no nie? A jak mówię, no jest też fajne, ale jakby nie wiem, czy w takim codziennym codziennej eksploatacji aż tak nadrabia, żeby wiesz, żeby ponosić te dodatkowe koszty. No to już kwestia tam... No indywidualny upodobań. Tak, dokładnie, ale wydaje mi się, że 39 jest takim samochodem, który fajnie będzie się spisywał po prostu na co dzień. Da się go lubić, da się go normalnie używać cały czas. No. A propos jeszcze kosztów, no to mówią, że BMW będziesz miał wydatki. Te ceny części do E39 wcale nie są jakieś takie wzięte nie wiadomo skąd, z kosmosu czy coś, bo tak szczerze mówiąc, to eksploatacja tego auta jest tańsza niż eksploatacja na przykład, nie wiem, Vectry C. No tak, właśnie to jest taki trochę mit, że to musi być drogo. Wcale nie, to auto się jakoś specjalnie nie psuje, jest dużo części na rynku, bo to jest popularny samochód. Oczywiście jest, okej, jest drożej niż powiedzmy w Octavii, no bo tam jest naprawdę bardzo tanio, ale tak jak mówi Krzysiek, no na przykład auta klasy średniej typu Vectra potrafią być dużo droższe w utrzymaniu od tego, więc wcale nie jest tak, że to właśnie BMW, że musi być drogo. Całkiem spoko. Nie ma jakiegoś dramatu z częściami. No i dostępność też i nowych, i używek. I to jest akurat też zaleta BMW, że dużo części można kupić w salonie. Dostępność tych części do starszych modeli dalej jest. I uwaga, to jest ciekawostka. Czasem, zawsze warto sprawdzić cenę jakiejś części danej w salonie, w serwisie, w ASO. Bo często się zdarza tak, że coś do tego auta używane kosztuje drożej niż nowe w serwisie. Są takie przypadki, to nie są pojedyncze przypadki. Także zawsze warto sprawdzić cenę w serwisie, albo się pośmiejecie, że chyba ich... No, albo kupicie coś za naprawdę fajne pieniądze, bo to się tak zdarza. Ale dobre jest to,
Nawet jak coś kosztuje drogo, to po prostu jest dostępne. To jest, tego się nie da przecenić, nie? No bo jak nie ma części, no to się już robi problem. A jak są, no to wiadomo. A do tego jest praktycznie wszystko. Raczej tak, raczej czego nie ma problemu. Czego byś sobie nie życzył, no to, no to to zdobędziesz, nie? Kupisz i... Widziałeś? Zachowałem się jak prawdziwy kierowca BMW. Nie włączyłeś kierunkowskazu? No. No i o to chodzi. A w ogóle działają? Wiesz co, nie, nie wiem, bo nigdy nie używałem. To musiałaby być a jakaś czy, wersja... czym to się włącza? Nie wiem, chyba tym, ale nie, nie bez sensu. I powiedz mi, czy tu nie jest ciszej niż na przykład w Jaguarze? Wydaje mi się, że tak, że ciszej jest. Na pewno przy wyższych prędkościach jest ciszej, nie, tak nie szumi powietrze. Że nie wiem skąd się wzięła ta opinia, że właśnie Jaguar jakoś tak mega super wyciszony. A to już mówiliśmy w sam wcześniej, że nie wiem, nie wydaje mi się. Ty, ale gadamy teraz tak półgłosem, a jedziemy cały czas i... Tak, tak, no jakieś to są dziury, wcale nie jedziemy po dobrej drodze, a jest no, no przyjemnie, nic tu, właśnie nic nie trzeszczy, nie? Wiesz, tutaj dotykam, o tak ostatnio taka jest schowka w Jaguarze, tak. Tu jest wszystko cicho, nie? To ma 20 lat i tak jak mówię, 344 tysiące w tej chwili ma przejechane, tak? Dobrze poczytałem. Dokładnie. No i jest duża szansa na to, że ten przebieg jest rzeczywiście tutaj realny. Słuchaj, no na pewno nie jest mniejszy. I mniejszy nie jest. No, no a w Jaguarze było 204 tysiące i też no jeden właściciel w Polsce od 12 lat, wszystko się zgadzało. Później w Niemczech była książka, więc też szansa, że przebieg był oryginalny. No jednak no tutaj jest wszystko zachowane w lepszym stanie, nie? No to przede mną dwóch właścicieli miało. Jednego w Niemcowni, a drugiego, który mieszka w Niemcowni, a pochodzi z Polski i od niego ja to wziąłem. No, czyli powiedzmy podobnie, no. Podobna ilość właścicieli, no, no... Trwałość jednak jest bez porównania, nie? Widzisz, praktycznie, masz cup holdery nawet w takiej biednej wersji. I nie są połamane. Nie są połamane. Jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje w BMW, ale nie w BMW 39 jako takim, tylko ogólnie jakby w marce i w jej postrzeganiu, to jest coś takiego, że utarło się u nas w społeczeństwie, że nie, nieważne jaką chujnię BMW by odwaliło, to nie wypada go obrażać, nie wiem. Jest gdzieś taka grupa ludzi, wiesz, no na zasadzie, że wiesz, papieża, Polaka i BMW się nie obrażą, bo to nie wolno, nie? No nie wiem dlaczego tak jest, ale... Ale są ludzie, którzy tak postrzegają, że jak to, no, no przecież to BMW to zajebiste. No a niestety nie jest tak do końca. A tam właśnie stało E46, które już nie jest takie dobre jak to. O, tutaj ktoś ma E39 kombi na przykład. No też kombi jest fajne, praktyczne, duże. No mi się mniej podoba od sedana, ale fajne. No kombiak ma tak samo fajnie, że tą szybę ma samą podnoszoną też w klapie. No nie, no pod względem praktycznym jak najbardziej fajnie. Pod względem praktycznym jest naprawdę spoko. No tylko gorzej wygląda od sedana, sedan jest jednak ładniejszy. Natomiast E60 jest paskudny i w wersji sedan, i w wersji kombi. Jest po prostu obrzydliwy. Nie wiem, jak się komuś to może podobać. Później to... Ty ten... nie jeźdź tak poli, bo nas dojadą jeszcze. No ziomeczkowie mogą nas dojechać. Mogą nie skumać klimatu. Ale nie, no generalnie później oni wiesz, wrócili do tej stylistyki takiej jakiejś bardziej eleganckiej. No F10 jest F10 fajna, jest już jest ładna, nie? Ale nie jest już tak wykonana i tak dopracowana jak E39 już. No niestety. Już te silniki nie są takie, już niestety to już nie te czasy dla BMW. A właśnie, jeszcze o jednej kwestii nie mówiliśmy. Spalanie, jak wygląda spalanie? Wiesz co? Ile ci pali tak te po 520 z automatem? Razem z tym automatem, no jak na gazie nie ujeżdżę, to trzeba liczyć 16 litrów. 16 litrów. Ale mamy tutaj komputerek i on pokazuje niby 13,1. No też zależy od... No zależy od paliwa, nie? Od paliwa, to bo to na gazie ma duże znaczenie, no i ten... No i od stylu jazdy, w sensie nie, jak się będziesz toczył, no to mniej. No, pamiętam, że... Kolega miał 528 z manualem, też z megazie, no to mu paliło tak 12-13 litrów, pamiętam wtedy. Przynajmniej tak mi mówił. No a ja miałem wtedy Poloneza, który palił 16 gazu. No. Tak dla porównania, nie? Nie, wcale źle, w sensie no te, nawet te 16 litrów, no to przy takiej średniej, czasem dynamicznej jeździe też, no nie? No dokładnie, no poza tym też to jest to, że
przez to, że ten silnik ma tylko te 150 koni, nieraz trzeba go pocisnąć, żeby się tak, zebrał. No, jeszcze tu i automat tego, dodatkowo. Nie? Automat go muli, no i takie są tego efekty, że no, no niestety no będzie wyższe to spalanie. Jakby miało to te 200 koni, no to pewnie bym go nie musiał tak cisnąć, żeby się zebrał. No pewnie. No a powiedz mi, Krzysiek, a ty, bo często ludzie o tym wspominają, nie miałeś jakichś obiekcji przy kupnie BMW, że jednak taka, wiesz, opinia, taki stereotyp, wiesz co? Kretyna za kierownicą trochę, czy coś takiego? No niestety taki stereotyp jest, ale miałem to gdzieś, bo ja chciałem po prostu mieć dobre auto, nie? A jako, że ten egzemplarz się trafił w takim stanie jeszcze, no to już się nie zastanawiałem w żaden sposób, no ale no niestety... Tak, bo tak pojechałeś w sumie trochę obejrzeć z głupa, a okazało się, że auto naprawdę ładne. No. No tak, no nie ma się co za bardzo przejmować. Brać tego do siebie, no bo skoro auto nam się podoba, jest dobre, no to już wiadomo, no nie bądźmy, nie popadajmy w jakąś paranoję, co ludzie powiedzą. Natomiast no niestety, no ta, umówi się, ten stereotyp w dużej mierze jest prawdziwy, który dotyka tych samochodów. Mm. Wcześniej to BMW zawsze się kojarzyła z takim, wiesz, karkiem, takim, nie, zajebać się, takie, wiesz, dresem i tak dalej, czy z jakimś drobnym... Znaczy no, starsza BMW z jakimś drobnym przestępcą, a taka im, wiesz, im droższa z tym większym. No był taki, wiesz, tak się coś utarło. To się wywodzi jeszcze z lat 90. gdzie wtedy naprawdę jakaś tam gangsterka kupowała sobie te niemieckie samochody, które były drogie, no i kupowali po prostu BMW i Mercedesy, bo wiesz, no bo to był jakiś luksus. No i stąd to się to wzięło. Później Seby z osiedla po prostu chcieli ich naśladować, więc to co oni zużyli, to kupowali. No i tak się to napędziło z czasem. A teraz jest jeszcze jedna ciekawa grupa właścicieli BMW, która jest chyba jeszcze gorsza. To są ludzie chyba, których kiedyś bili ci pierwotni właściciele BMW w szkole, a teraz wiesz, oni pracują w korpo i strasznie chcą być, wiesz, tacy, że inni na przykład kupują przednio napędowego vana, tylko żeby miał znaczek BMW. Nieważne, że to nie kierują się w ogóle tym, czy to auto jest dobre, wiesz, z punktu widzenia technicznego, mechanicznego, czy jest fajne, tylko po prostu, żeby było drogie. I jest taka grupa właścicieli BMW, którzy kupują BMW tylko po to, żeby sobie przedłużyć coś poniżej pasa i kupują po prostu dlatego, że jest drogie, żeby się pokazać. To są naprawdę ciężcy ludzie i też ciężko się zachowują za kierownicą. Zresztą to jest temat rzeka, chyba Michu nawet z Miłośników Czterech Kółek ostatnio coś wspominał o takich ludziach. Dokładnie niekoniecznie na przykładzie BMW, ale o takich właśnie, którzy kupują sobie drogie auto, żeby się wywyższać na drodze i to też, też widać na właśnie na różnych przykładach, nie? No jest tego w cholerę, no ale to już nawet może i nawet nie tylko BMW się tyczy, ale inna sprawa, że kupić BMW z przednim napędem, no... Co to w ogóle? Tak, no właśnie chodzi o to, że wiesz, kiedyś nawet przy takich modelach jak z E36 właśnie starszych, no umówmy się, jak ktoś szedł do salonu na początku lat 90, no to E36 potrafiło wtedy zrobić wrażenie, bo naprawdę w porównaniu z konkurencją coś tam oferowało, no jeszcze miało ten tylny napęd, te silniki sześciocylindrowe, czym się to wyróżniało, więc ci ludzie powiedzmy płacili za coś, no nie? No teraz w tym momencie ta różnica się tak wyrównała, a dwa, co ci klienci kupują, nie? No, przednionapędowego wana. Przednionapędowy van, silnik czterocylindrowy. Żeby cztero, jeszcze to... Bo tam już wchodzą jakieś trójki. No, słabo to wygląda i generalnie już chyba nikt nie kupuje BMW dlatego, że jest dobre. Bo swoją drogą nie jest, ale generalnie, wiesz, nie sugeruje się tym. Tylko po prostu, żeby komuś coś udowodnić, żeby pokazać, nie? To tak, jest trochę smutne, bo... On ma też ten emblemat i... Tak, no, jest to takie. BMW-ko. Jest to taka grupa ludzi, no co zrobimy, no jakby no, ich wybór, ale jest to trochę smutne. I to też tak z punktu widzenia, wiesz, tradycji marki, nie? Trochę to przez to umiera, tak, idzie wszystko na taki totalny zysk, właśnie te modele. No, jakieś ale... tam typu i coś tam małe, taki ten Melex, jak to się nazywa, coś tam i coś tam, nie wiem, nie chcę nawet wiedzieć, nie pamiętam. I3, coś takiego, no. Tak? Dobra, to co, może powoli zakończymy. Bo nas w końcu dojadą albo miłośnicy BMW, albo FSO. Nie wiem, którzy gorsi. Tak, ty, dojadą a jak nas... ma i BMW, i FSO? Nie, to skończmy zdecydowanie. Także dzięki za oglądanie. No i co? Może zobaczymy się w następnym odcinku. To cześć. Na razie, hej.